Cześć dziewczyny, sorry, że jesteśmy w takiej okoliczności. Słuchajcie, jesteśmy po prostu w mojej łazience i postanowiłam Wam nagrać mój makijaż, ten co miałam w ostatnich kilku filmikach, fioletowo, taki jasny, prosiłyście mnie go. Ja mam zrobiony paletką z MAC-a, którą Wam ostatnio pokazywałam i bardzo chciałyście, żebym Wam pokazała. Najlepsze, słuchajcie, światło mogę teraz tylko i wyłącznie tutaj złapać. Nie wiem, czy będziecie w stanie wszystko zobaczyć. Słuchajcie, patrzę się w lustro zamiast w kamerę. Tak więc mam nadzieję, że chociaż trochę wychwycicie tych kolorów. Obiecuję, że niedługo jakoś się zmieni i będziecie mogły z przyjemnością oglądać te filmiki. Zacznę może od tego, że bardzo dużo osób pyta mnie o jaki podkład teraz zakładam. Od kilku dni noszę Clinique Acne Solution. Tak on wygląda. Ja mam w kolorze 03 Fresh Natural. Tak on wygląda, tak więc to mam na buzi. Następnie jako puder nałożyłam sobie jeden z moich ulubionych pudrów i to jest Maybelline. I to jest Dream Matte Powder. Tak on wygląda. No nie mogę się przyzwyczaić, ciągle tam patrzę. Potem wykończyłam sobie lekko buzię meteorytami. Ja mam kolor 03 beige, coś tam, nie wiem czy to widać. Tak więc to mam na buzi. Słuchajcie, ja muszę tutaj sobie wziąć lusterko, bo inaczej nie będę widziała. Zaczynamy od nałożenia bazy. Ja w tym momencie będę używała mojej bazy kolorowej z MAC-a. Tak ona wygląda. Jest to Fresco Rose. To jest taki delikatny fiolecik, przepraszam, róż. I ja nakładam moją bazę paluchem. Na całą powiekę nakładamy. I ona po prostu da nam takie różowe odbicie koloru, jak nałożymy potem cienie. I tak jak mówię, mi się najlepiej na mnie paluchami nakłada. Okej. Baza już jest nałożona i taka mała uwaga, jeżeli ktoś posiada pink poty, to zawsze trzymajcie w ten sposób, bo wytrzymają Wam dłużej. Moim pierwszym cieniem, który będę używała, moja nowa paleta z Inglota, do której sobie już wsadziłam cienie moje, chciałam się pochwalić. Pierwszy cień, który będzie szedł na całą powiekę, jest to też jeden z moich ulubionych cieni z Inglota. I jest to 488 Double Spark. Tak on wygląda. I on idzie na całą powiekę. Odłożę i będę używała pędzelka 13P z Inglota. Ok, nakładamy go na całą powiekę. Żeby ją po prostu rozjaśnić. Okej, po prostu rozjaśniłam sobie tą powiekę i teraz przechodzimy do mojej paletki z MAC-a, którą ostatnio Wam pokazywałam. Wygląda ona w ten sposób, muszę ją otworzyć. Tak ona wygląda, tutaj są cztery takie fiolety, w sumie jeden jest taki beżowo-fioletowy i to jest Color 3. Dla pierwszego fioletu, który będę używać, jest to ten fiolecik tutaj, który pójdzie w załamanie. I będę używać mojego dużego pędzelka Essence of Beauty. I nakładam go tu za łamanie. Mam nadzieję, że będzie widać, słuchajcie. Nie to, że narzekam, ale robię ten tutorial 7 raz, słuchajcie. Coś mi zawsze nie wychodzi. No więc mam nadzieję, że jak wrzucę na komputer, to będę zadowolona i będę mogła go puścić w eter. Tak więc doprowadzamy to do 1/3, jak widzicie. I pędzlem z firmy Coastal Scents. To jest, już Wam mówię, C200.
blendujemy wszystko razem. Okej. I teraz słuchajcie, w załamanie, żeby zwiększyć sobie głębię mojego oka, będę nakładała ten ciemny tutaj na górze fiolet. Wy możecie jakiegokolwiek chcecie. Jakikolwiek chcecie. I używam tej samej kuleczki, tej dużej. Lepiej mi się nią po prostu pracuje. I tutaj w załamanie leciutko nanosimy. Żeby to oko trochę wydobyć. Tak to wygląda. I słuchajcie, do blendowania używam tego samego C200 z Coastal Scents. To się prezentuje i najmniejszym pędzlem, jaki tylko macie, ja tutaj szukam mojego, ale nie mogę go znaleźć, to użyję po prostu taki pencil point brush, używam tego samego na górze fioletu tutaj, żeby nanieść go troszeczkę na dolną powiekę. Ok, już mam naniesione. Ostatnią rzeczą, no w zasadzie, no nie aż tak ostatnią, ale jedną z ostatnich rzeczy będzie nałożenie podłubrwiowy rozświetlacza i ja będę używała Eyebrights Benefit. I pędzel taki skośny do rozmazania wszystkiego. To jest taki skośny. Ok, i jak już mamy pomalowane oko, nakładam tusz do rzęs. Ja w tym momencie będę używała Hit Nose Drama z Lancome. Bardzo nie lubię go, ale mam próbkę i chcę go wykończyć. Już wam pokazuję, tak wygląda szczotka. Mam wąsy. Ok, i tuszujemy rzęsy. Ok. I słuchajcie, dolną powiekę, a w zasadzie dolne rzęsy będę malowała tuszem z Maybelline. I jest to jeden z moich ulubionych tuszy, ponieważ ma bardzo malutką szczoteczkę i po prostu nigdy sobie go w oko nie wsadzam. Ok. To już mam i na sam koniec, ja nie lubię konturować swoich brwi tak bardzo, jakoś po prostu nie podoba mi się tak, więc ja tylko używam korektor z Deli, żeby je po prostu utrzymać w miejscu i lekko zaczesać. I słuchajcie, jako bronzer używam mój bronzer z Chanel. To jest numerek 607 i pędzel z Maestro 150 rozmiar 22. I podkości policzkowe.
jako róż nakładam sobie tym samym pędzlem MAC Mocha. To jest jeden z moich ulubionych róży. Okej, tak to się prezentuje i na usta założę pomadkę Barry M101. To jest taki jasny nudzik. Mam nadzieję, że Wam się podoba, żeby było widać kolory jako tako. Jeszcze raz Wam pokażę. Pozdrawiam Was, pa, pa!